dzisiejszej dobie kontestacji życia jako wartości samej w sobie, pytania o małżeństwo, rodzinę zdają się być pytaniami fundamentalnymi. Bowiem małżeństwo i rodzina są tą właśnie przestrzenią, w której człowiek realizuje się najpełniej jako dar. Dar dla drugiego człowieka, ale też i dar w wymiarze rodzicielstwa. Dlatego też należy nam pamiętać o tym, że pierwszym obrońcą życia jest zawsze Bóg. I każdy, kto bierze na poważnie Jego naukę o rodzinie, o życiu, o tych wszystkich pięknych wartościach, powinien również angażować się w różnego rodzaju inicjatywy będące propagandą dla życia. Dlatego też zapraszamy na Marsz Życia, który się odbędzie w Białymstoku. Chcielibyśmy zobaczyć, jak wielu nas jest. Zapraszamy! Marsz dla życia i rodziny.